Proszę Państwa, na szczęście już nikt nas tutaj za rękę nie będzie łapał, bo tu stała tęcza, żeby była tęcza, a tam stała straż na zakręcie i podglądała, czy ktoś rusza te tęcze, czy ktoś tu w ogóle... No jeden na moich oczach, jeden facet chciał tylko zrobić zdjęcie. Szybko się pojawił, proszę Państwa, na środku, na tym rondzie, a jeszcze szybciej wyskoczył strażnik. Straż wyskoczyła i za dupę tego faceta. Po co pan to blas? Wylegitymować się. Czy nie ma on benzyny, czy nie ma on narzędzi jakichś ostrych, które by no, były przyczyną spalenia, zniszczenia tęczy. Zapraszamy Państwa serdecznie tutaj na Plac Zbawiciela, żeby podziwiać samą trawę. Może jak będzie tęcza tutaj, bo w Sejmie krakali, że tęczo wróć, prawda, i komuno wróć, no to może będzie bardziej kolorowo, bo teraz jest szaro. I rzeczywiście w tym klasztorze na Tamce, proszę Państwa, no dziadówka mówi do żebraczki: słuchajcie moja kochana, czy my jesteśmy we śnie, czy do kogo ja mówię, do kogo ja mówię? No i ta żebraczka mówi, no że mówisz do obrazu, że modlisz się do obrazu. Aha, no to czyli, że sama do siebie nie... No to czyli, że sama do siebie mówi jakby, nie? Ale nie, niekoniecznie. Do obrazu. No. No i ta żebraczka mówi, słuchaj, ty modlisz się do obrazu, a obraz ani razu. No. Także widzicie Państwo, tak mówią o tym dziadu, że dziad modli się do obrazu, a obraz ani razu. I zapraszamy Państwa jeszcze raz znowu do Fanki Studio, bo to na samych rogach coś się dzieje. W pięknych murach, proszę Państwa, starych zresztą. Fanki Studio, taka nowa galeria, nowy klub, można by było powiedzieć. Zapraszam. Ten pan zaprasza. Radio Conchita, o nic się nie pyta, komentarze najmądrzejszego na świecie radia. Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Fanki Studio, nie widzę coś tej nazwy. Już jakaś menda, to już tam chyba zniszczyć chce. Fanki Studio. Fanki Studio, jest.